Czołem, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Galzak i zapraszam na kolejną bitwę online w Total War Warhammer 2. Gramy chaosem, przy czym taki mały wstęp w sumie, bo są ogólnie trzy chyba rodzaje powtórek, które nagrywam, tak sobie podzieliłem. Pierwsze to są powtórki od was, drodzy widzowie, czyli no takie, w których no kompletnie nie wiem, co się zdarzy, nie? Ze względu na fakt, że po prostu ich wcześniej nie oglądałem i tak dalej. I komentuję totalnie na żywo. No tam można jakieś przegapić, jakieś motywy tam, ale z drugiej strony jest zaskoczenie, więc jakieś fajne akcje tym bardziej zaskakują. Drugi rodzaj powtórek to takie, które ja nagrałem, po prostu grałem bitwy i zapisałem powtórki, także wiem, co się zdarzy. No trzeci rodzaj powtórek to są takie, które również ja grałem i ja nagrywałem, ale były tak cholernie dawno, że po prostu już nie pamiętam, co się wydarzyło. I czasami mam jakieś przebłyski, czasami w ogóle nie i tyle. I ta powtórka to jest w ogóle fenomen, bo grałem ją niedawno, więc teoretycznie wiem, co się działo, ale nie, po prostu ja nie wiem, co tu się wydarzyło w tej bitwie, no naprawdę. Znaczy w sensie pamiętam mniej więcej, ale no chyba ze względu na mapę, tutaj jest właśnie taka ciemna mapa, te jednostki też są takie ciemne, po prostu tutaj był taki chaos, dosłownie, że nie wiedziałem kompletnie, co się dzieje, dlatego stwierdziłem, że muszę to nagrać no, po prostu na odcinek i zobaczymy sobie na spokojnie, co tu właściwie się wydarzyło. Jeżeli chodzi o moją armię, no to pierwsza linia to taka przeplatanka grasantów z wielką bronią, aha, tutaj też jest fragment pierwszej linii, grasantów z wielką bronią i wojowników chaosu, po prostu tych zwykłych, do tego na drugiej linii wojownicy chaosu z wielką bronią oraz wybrańcy, czyli właśnie te super elitarne jednostki wojowników chaosu. Na lewym skrzydle pieski z trucizną oraz rycerze chaosu z kopiami. Na prawej stronie dokładnie to samo, pieski z trucizną, rycerze chaosu z kopiami. Tutaj jest jeszcze gdzieś się rydwan chaosu zaplątał, no i dowodzi całym przedsięwzięciem Archaon. I tyle, to jest moja armia. Naprzeciwko mam Imperium, mojego przeciwnika, które tak na skrzydle wystawiło młot na czarownicę, czyli artę imperialną, osłanianą przez włóczników. Tutaj dwa oddziały halabard, srebrne kule, trzeci oddział halabard, w ogóle no właśnie tak, właśnie, chaos, tu się wdziera chaos, niby Imperium, a chaos, nie? Jeden oddział włóczników, dobra, czyli pięć w sumie halabard mamy, rozsądnie, bo chaos. Włóczników mamy razy dwa. Mamy Gryfitów z Aldorfu, mamy Rycerzy Gorejącego Słońca, Rycerzy Gorejącego Słońca, dowodzi wszystkim Volkmar Ponury, tutaj siedzi jeszcze Świetlisty Czarodziej, czyli magia? Aha, sieć Amintoka, mówiąc krótko. Volkmar na koniu tak z tyłu wystawiony, może zapomniał go przemieścić, jak rozstawiał armię, zawsze się właśnie odsuwa armię do tyłu i dopiero już się rozstawia na linii frontu, więc może zapomniał go ostatecznie tu przemieścić, tego nie wiem, no ale odpalmy, zobaczymy, jak się sytuacja będzie rozwijała. No widząc armaty, ja automatycznie ruszam agresywnie do przodu, aczkolwiek no plus jest taki, że jest no, wzgórze, które totalnie zasłania tak jakby widoczność, więc ja tutaj już dotrę praktycznie do przeciwnika, zanim on w ogóle wystrzeli z tej armaty. Jednocześnie bardzo ryzykownie. Czy tu wejdzie? Co tu wejdzie? Czy tu wejdzie Vortex? Albo ostrzał? Wchodzi ostrzał. Czy zrobi jakieś obrażenia? No nie, no działo nie poczuło tego jakoś szczególnie, więc to chyba trochę zmarnowalne, ale musiałem to sprawdzić. No już wiemy, że to się średnio opłaca, chyba że połączymy z jakimś ostrzałem. Tutaj jednocześnie widzieliście ten ryzykowny manewr, gdzie przyjeżdżałem kawalerią obok tego wzgórza, pakowałem się jednocześnie do walki grasantami z wielką bronią, no i pierwsza linia już właściwie zaczyna. No oczywiście jeszcze grasanci chaosu z wielką bronią dojechani przez kawalerię to jak najbardziej rozsądne. Wojownicy chaosu ładują się do kombatu z halabardami. Jeszcze do tego na kupę, nie zaszarżowałem wybrańcami i bardzo rozsądnie, bo bez sensu byłoby tu blobować jednostkę, szczególnie, że to taka dosłownie soczysta wyrwa, tylko po prostu przez nią biec. Także no tak postanowiłem zrobić. Ostatecznie szarżuję grasantami jeszcze na prawą stronę. Wojownicy chaosu dostają szarże na plecy. Oczywiście grasanci również dojechani przez kawalerię. Tutaj oddział został zrautowany praktycznie. Prawdopodobnie również przez szarże kawalerii. Także przeciwnik jazdą operuje naprawdę skutecznie. To trzeba mu przyznać. Rydwany już w tym momencie rozglądają się za potencjalnymi celami. No i kolejny ostrzał. Tym razem na blob włóczników. I to chyba zadziała. Czekajcie, zobaczę jak się nazywa to zaklęcie. Przeszywające pociski ognia. No nie, nie, nie będę się uczył tych nazw. Naprawdę, jeżeli powiem ognisty ostrzał z nieba, no to chyba każdy będzie wiedział, o co chodzi. A to jest takie proste do zapamiętania. Już w tym momencie rydwany wszarżowują się w halabardy. Tam toczy się walka, no, głównie kawaleryjska. I ja tymczasem ląduję na plecy moimi rycerzami chaosu. Tu tak samo udało mi się dojechać rycerzami jakąś piechotę nieprzyjaciela. W tym momencie weszła właśnie szarża królewskich gryfitów.
I niestety Rycerze Chaosu to nie jest dobry pomysł. Jeszcze siecia Mintoka, nie wiem dlaczego to zrobiłem. Chyba miałem, chciałem chyba zaszarżować i uciec, bo oczywiście Rycerze Chaosu z Gryfitami raczej nie wygrają. Tu jeszcze Rydwan leci, żeby wjechać sobie na tyły Halabard, ale ma spore problemy z przedarciem się przez Muszkieterów. Wojownicy Chaosu radzą sobie całkiem nieźle. Nie, to wybrańcy. Wojownicy Chaosu zostali zrautowani, także to sami wybrańcy walczą z Halabardami. Lewa strona, mnóstwo piechoty nieprzyjaciela. Tutaj jeszcze kolejna szarża kawalerii w moich Grasantów. Nie, to Wojownicy Chaosu z wielką bronią, także no tracę jednostkę bardzo cenną. Na szczęście udało się prawą stronę jakoś opanować, udało się Rycerzy Gorącego Słońca zrautować Halabardy, no i z tego prawego skrzydła wreszcie mogę przechodzić na lewe. Tutaj niesamowity tumult, aczkolwiek Grasanci Chaosu z wielką bronią, no uwielbiam te jednostki, 550 kosztują, albo 500 w zależności od frakcji. Kolejny ostrzał, tym razem w Muszkieterów i w Działo. No i to był zdecydowanie lepszy cel. Muszkieterzy praktycznie dojechani, Działo również zmasakrowane niemalże doszczętnie. Jeszcze tu pieskami wpadam, żeby dorwać Rycerzy Gorącego Słońca, aby udało się ewentualnie ich zrautować. Aczkolwiek no już nadchodzą królewscy Gryfici. Moja kawa została zrautowana, wprawdzie nawróciła się, no ale niewiele jej zostało. Pieski radzą sobie troszeczkę lepiej. No wybrańcy, to jest jednostka, która się tutaj trzyma, mimo że walczy z Halabardami, mimo że tutaj władował się do walki Volkmar. Jeszcze sieć Amintoka na Wojowniku Chaosu z wielką bronią, całkiem rozsądnie. Kawaleria została zrautowana, ale Gryfici wpakowali się do walki z moimi rycerzami i piechotą. No więc nie wiem, kto tu jest na korzyść, ale Gryfici mogą sobie z tym nawet poradzić. Jeszcze garstka muszkieterów strzela w kierunku Archaona. Lewe skrzydło padło, więc no jak dla mnie, to tu jest przewaga po stronie przyjaciela. Prawdziwi wybrańcy jakoś sobie radzą, to jest cholernie mocna jednostka. Jeszcze do tego Rycerze Chaosu zdołali się wszarżować. Co to za zaklęcie w ogóle? Tak czy inaczej, nieważne, Rycerze Chaosu zdołali się wszarżać w plecy Gryfitów, ale Gryfici i tak żyją, i tak sobie radzą. Archaon musi uciekać, bo już gonią go włócznicy, praktycznie pełny oddział, jeszcze mnóstwo piechoty po stronie przyjaciela. No ale wybrańcy i tak sobie z tym radzą, i tak walczą przeciwko tym wszystkim halabardom z ogromną ilością przebicia pancerza. Tutaj udało się zrautować jakieś włócznie, tutaj wpadamy do kombatu, ale patrzcie na ten chaos, po prostu wszędzie jakieś jednostki, wszędzie czerwono-żółte kropki. Ostatecznie Rycerzy Gorącego Słońca udało się zrautować, ale Gryfici chyba jeszcze żyją. Czy nie? Tak, Gryfici się wycofali i jeszcze żyją. Co za jednostki po prostu. I po raz kolejny jeszcze wszarżowują się do tego kombatu. Atakują moich Rycerzy Chaosu. Tutaj jeszcze oczywiście Rycerzy Gorącego Słońca, ale już na plecach mają chyba Archaona w ogóle. No dokładnie, także uda się kawalerii zrautować, no i będziemy mogli podeprzeć wreszcie pierwszą linię, jakby nie patrzeć, czyli tych wybrańców, którzy mimo wszystko walczą, dalej walczą. Tutaj tymczasem Wojownicy Chaosu jako ostatnia jednostka na polu bitwy w tym miejscu. No i Rycerze Chaosu. No jeszcze są ci Grasanci, ale oni już raczej długo nie pożyją. Jeszcze władowuje w to wszystko Archaona. Tutaj sytuacja wygląda nieco gorzej. Grasanci zrautowani. No ale Wojownicy Chaosu z wielką bronią powinni sobie z halabardami mimo wszystko raczej poradzić. No i oczywiście, cóż, po raz kolejny. Wybrańcy cały czas walczą. Teraz żyje już tylko Archaon. Volkmar gdzieś pognał totalnie, pieski go zaraz dojadą. Trochę Wojowników Chaosu zostało. Archaon pędzi za Świetlistym Czarodziejem. Całkiem fajne użycie Świetlistego Czarodzieja. Przeciwnik miał dużo kawy, więc całkiem rozsądnie to zrobił z tą siecią Amintoka. Znaczy tutaj mógł zrobić to wcześniej, nie złapać moich rycerzy przed szarżą, żebym nie dostał bonusów od impetu. Ale to tak czy inaczej, no niewiele zmieniło. Znaczy niewiele by zmieniło, przypuszczam. Archaon bardzo mocno bity. Pieski lecą za Volkmarem. Jeszcze pędzi jeden oddział Wojowników Chaosu. Jeszcze jakiś buff. Rzuciłem kulę ognia prosto w Volkmara. Ale no wszystko wszarżowuje się teraz w Archaona. Tutaj jeszcze pieskami z trucizną udało mi się zaszarżować halabardników. Dzięki czemu te oddziały będę mógł przemieścić i wreszcie pomóc wybrańcom, którzy... No, tak, standardowo, cały czas walczą. No i problem w tym, że tak naprawdę pierwsza linia nieprzyjaciela no, zaczyna się załamywać. Mimo że naprawdę miał przed chwilą na sporą przewagę, to elitarność tych moich jednostek, no wybrańcy żyją, mimo że walczyli całą bitwę z halabardami i to z kilkoma oddziałami jednocześnie niekiedy. Archaon żyje, walczy z Volkmarem, Volkmar otoczony, morale leci mu na łeb na szyję. Pieski, Wojownicy Chaosu. Wojownicy Chaosu z wielką bronią i Volkmar zaczyna uciekać. Armia się załamuje. GG. Ale powiem wam absolutnie szczerze, że Chaos to nie jest frakcja dla mnie, wydaje mi się. Jeszcze trwa? Nie, już koniec. Chaos to nie jest frakcja dla mnie. Tutaj strasznie mi brakuje mobilności, którą mam chociażby w takiej Norsce, nie?
Norsko naprawdę, znaczy nie mówię, że chaos jest tak jakby gorszy od norski, nie? Po prostu ja nie do końca umiem nim jeszcze operować i myślę, że tutaj to jest przyczyna, że naprawdę ostatnio sporo przegrywałem tym chaosem. No cóż, wybrańcy, no tutaj w ogóle nie ma chyba czego komentować, to jest MVP. Oni utrzymali się tak cholernie długo, no i dzięki temu myślę, że spokojnie wygrałem, że dzięki temu wygrałem. Fajne połączenie właśnie świetlistego czarodzieja ze sporą ilością kawalerii po stronie przyjaciela. No działo się, nie spisało, ale to wina mapy tak jakby, nie? Przeciwnik pod tą mapę powinien raczej ewentualnie wziąć więcej muszkieterów i olać to działo. No ale... Ale i tak ogólnie bitwa bardzo bliska, nie? Mimo, że w sumie ostatecznie miałem całkiem sporo jednostek na koniec, ale... Bitwa bardzo bliska. No, rycerze chaosu z kopiami, 4 trupy, no. Władowałem się bez sensu w tych gryfitów. To było kompletnie bez sensu. Trzeba było zwlekać, no, chociażby kitrać ten oddział do końca bitwy, no bo to... Ta szarża na nic się nie zdała. Drugi oddział poradził sobie znacznie lepiej, no 63 trupy, on na prawym skrzydle tam sporo pomógł. To akurat było, no, całkiem rozsądne. Archon 92. No, dużo zakręcia porobiły trochę. No, zjadłem jeden oddział włóczni w całości, pół muszkieterów, działa też ponad połowę, także myślę, że akurat magia ognia tutaj zadziałała całkiem nieźle. Dobra, szukamy jeszcze kolejnego chaosu. Kontra mroczne elfy. Jaszczurki. To było to Imperium. Skaweny. To jest porażka. To była taka całkiem bliska bitwa. Aczkolwiek, nie wiem, Avelorn... A weźmy ten Avelorn. Chyba kojarzę tą bitwę nawet. Tak, tutaj dowodzi czarownik chaosu na smoku. I to jest chyba magia śmierci, jeżeli dobrze mi się wydaje. No przeciwnik, no w sumie to nie będzie chyba jakaś super szalona bitwa. No, przeciwnik widzę, że tak tych trikinów, cztery oddziały tych łuczników specyficznych, którzy zadają strasznie duży damage. Dwa oddziały tych dużych, nie, czekajcie. To są driady chyba, to są trikiny, czy jak drzewne bractwo chyba to się nazywa. I smog z magią ognia, no i to jest chyba Alariel świetlista. U mnie oczywiście czarownik z magią jakąś tam, zaraz się dowiemy jaką. Cztery oddziały wojowników chaosu, przy czym jeden jest z Regiments of Renown. Dobra, zobaczmy. Tak, cztery oddziały, znaczy pięć. Jeden z Regiments of Renown, drugi oddział z halabardami. Nie, to są wybrańcy z halabardami w ogóle. Na prawej stronie. Piekielne działo jeszcze do tego. Opancerzone trole chaosu, Rydwan. Nie, Lord Czarownik Chaosu z magią cienia na Manticorze. To jest w ogóle jakiś chyba fenomen. Po prawej stronie jeszcze rycerze chaosu z kopiami i agresywnie wystawione dwa oddziały konnych grasantów. Tutaj jeszcze się chaosem dopiero uczyłem, no ale nie wiem, czy to będzie jakaś super ciekawa bitwa. Aczkolwiek może, no strzelanie po stronie przyjaciela sporo. Nie pamiętam, jak tu się sytuacja potoczyła. Ale rzeczywiście, no bawiłem się z różnymi konfiguracjami tutaj w chaosie. Sporo tutaj elitarnej piechoty, zero grasantów poza tymi konnymi, którzy się kitrają w lesie. Ale już w tym momencie nimi wyjeżdżam, bo no przeciwnik po prostu obchodzi zupełnie drugą stronę, więc stwierdziłem, że to bez sensu. Działa oczywiście, robi swoje, robi całkiem niezłą robotę, powiem szczerze. Zadaje podobny damage co Saigor, bym powiedział, nie? Tylko no nie jest wytrzymały tak jak Saigor. No i obniża morale, właśnie. No ja się powoli zaczynam przeformowywać, przestawiam formację. Tu oczywiście słoneczny smok już nadleciał. Ja zero strzelania poza tymi konnymi grasantami. No jak to w chaosie, nie? Tam nie ma w ogóle strzelania praktycznie. Już łucznicy podchodzą w zasięg. Już są w zasięgu właściwie. Nie wiem dlaczego podchodzą jeszcze bliżej. No nie, no dobra, już w tym momencie otwierają ogień. A właśnie, żeby namierzyć działo. No dobry cel, powiem szczerze. Naprawdę dobry cel. Działo zostanie za sekundę dosłownie wyeliminowane. Tutaj jeszcze wyjdę naprzeciw nieprzyjaciela moimi opancerzonymi trollami, które wyglądają całkiem episko. Jakieś oszczepy. A, jeszcze od władców koni grasantów. Myślałem, że to jednostki przy szarży rzucają oszczepami. Oczywiście pierwsza linia już. Driady się wszarżowują w wojowników chaosu. Tutaj jeszcze lustrzana straż. No piechota moja myślę, że spisze się bez większych, znaczy poradzi sobie bez większych trudności. Tutaj te driady już praktycznie całkiem wybite. No tutaj jeszcze drzewne bractwo nadchodzi. Ale no kontrolują to jak najbardziej konni grasanci. No i oczywiście wybrańcy. Zostawiłem ich nieco z tyłu, bo stwierdziłem, że bez sensu ich tak ładować na kupę. Jak będzie gdzieś potrzeba pomocy, to zwyczajnie się tymi grasantami właduje. Właśnie, wahadło, weszło wahadło i to całkiem niezłe w tych łuczników. Wszystkie oddziały obite co najmniej do połowy. Tam jeszcze dostają moi wojownicy chaosu, których też postanowiłem nie ładować do kombatu, żeby nie blobować jednostek.
wybrańcy już w tym momencie lecą w tym kierunku, bo jednak no widzę, że tak, smog zieje, spory damage wchodzi, wojownicy chaosobici, trole obite i do tego te trikiny, które są dużymi jednostkami, jeżeli mi się dobrze wydaje, tak. Więc no halabardy podziałają tutaj jak najbardziej, no przydadzą się, mówiąc krótko, przydadzą się. Lord Chaosu z magią cienia został mocno strzelany przez łuczników. W ogóle te łuki nie robią zbyt wiele, moi rycerze chaosu objeżdżają. Pierwsza linia no trzyma się bez zarzutów, nie? Te łuki nie zrobiły, nie wsparły w ogóle pierwszej linii, co było dużym błędem, jakby nie było. Smok ląduje w lustrzanej straży, chyba dobry wybór. Tutaj teraz postanowiłem władować moją piechotę do walki, żeby pierwsza linia, broń Boże, się nie przerwała. No i już wybrańcy z halabardami robią robotę. No ja całą moją kawalerią plus rydwanami objeżdżam. Po prostu objeżdżam. No mam tutaj wolną rękę, teraz mogę się spokojnie zająć tymi łucznikami. Także no po stronie przyjaciela, no w sumie bez szału. Ale to była jedna chyba z pierwszych wygranych chaosem, więc rzeczywiście dlatego zapisałem tą bitwę. No z tej strony smok sobie radzi całkiem nieźle, ale moja piechota kompletnie deklasuje piechotę nieprzyjaciela, więc no tutaj nie ma w ogóle o czym mówić. No halabardy z drzewnym bractwem radzą sobie, chociaż z drugiej strony patrzcie, jak bardzo są ci wybrańcy obici. No właśnie, już moja kawaleria całkowicie zagospodarowała tych łuczników nieprzyjaciela. Smok oczywiście jeszcze sobie radzi, tutaj wszarżowałem się jeszcze rydwanami, mój lord nieco obity, ale też nie bardzo jest cokolwiek, co mogłoby go dorwać. Aha, czy przeciwnik właśnie złapał zaklęciem dwa swoje oddziały, bo to nie było zaklęcie ode mnie. Czy ode mnie? Zaraz, ja sam nie wiem w końcu. Czy ja miałem ten czar? Czy on jest w ogóle w magii cienia? Tak, tak, odchłań cieni, to jest chyba to. Czyli to jednak ja rzuciłem to zaklęcie. No dobra, to nieważne. No oczywiście smok już goni mojego lorda, ale jestem zdecydowanie szybszy z tego, co mi się wydaje. Prędkość 91, prędkość 95, nie? No to smok nieprzyjaciele jest szybszy. Ale no myślę, że tutaj no, nie będzie problemu, żeby mu uciec, jakby nie patrzeć. No, pierwsza linia się już całkowicie załamała. Zostali już tylko nie do końca dobici łucznicy i lord. No i ten smok oczywiście, ale... Lordem ucieknę chyba tak totalnie naokoło. Jeszcze jakieś zaklęcia, ale to już kompletnie nic nie zmienia, to jest GG. Patrzcie, z jaką ilością wojowników chaosu musi się ta Alariel mierzyć. Jeszcze smok oczywiście wraca, ja lorda także cofam. Ale to już nie, tego już nic nie zmieni. Dobre zionięcie oczywiście, bardzo dobre zionięcie, no ale armia się już rozpadła. Nie było szans. No nie wiem, czy te jednostki mają przebicie pancerza. Zaraz to chyba sprawdzę, bo ja chyba mam tą frakcję. 123 rycerze chaosu zrobili zabójstw, także całkiem nieźle. Ten Avelor, nie wiem, czy to nie jest jedyna sektorówka, która tak jakby miesza jednostki z różnych frakcji. Czy są jakieś inne sektorówki, które tak mają? To moje pytanie do was. Nie, ja chyba nie mam tego Avelornu, bo to jest z DLC, tak. Czyli nie sprawdzę, ale nie, leśnych elfów też nie posiadam. Też z DLC są, dobra. No nie sprawdzimy tego niestety. Także cóż, pozostaje mi chyba tylko podziękować wam za oglądanie. Miałem mówić, że dzisiaj strumyk, ale niekoniecznie, bo ja mam 12 odcinków do przodu nagranych bitew online, więc zanim ja to wrzucę, to jeszcze minie. Także chyba tyle. No chaos to nie jest frakcja dla mnie, wydaje mi się. Jest strasznie powolny, jest ciężki, jest bardzo mocny. Ale dla mnie jest trudny do grania. Wolę sobie pograć tą norską, która może aż tak mocna nie jest. Może jest tak jakby sytuacyjna. Nie z każdą frakcją da radę norską wygrać. Trzeba się niekiedy naprawdę sporo namęczyć. Ale niekiedy, no, ale jest po prostu mobilna. Tak jakby, no, czuję tą frakcję, nie? Fajnie mi się tym gra. A z chaosem miałem spore problemy. Co nie zmienia faktu, że chaosnikami jeszcze będziemy niekiedy grali, bo... No bo są mocni, są po prostu mocni, więc jeżeli się w turniejach gra, to warto te frakcje znać. No oczywiście tam nie dotyczy tego elfów, bo tam pal diabli elfy. Tyle. Dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie. Widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia. Czołem.